Czym byłby dobry film bez odpowiedniej ścieżki dźwiękowej? Muzyki, która sprawia, że poziom immersji widza potrafi wejść na zupełnie inny poziom. Czym byłaby dobra gra bez odpowiedniej oprawy audio? Wszak dzisiejsze gry bardzo często przypominają interaktywne filmy i pomimo, że gry z serii Battlefield to rozrywka nastawiona głównie na współpracę multiplayer, to każdorazowo komponowana muzyka jest przygotowana z niesamowitą pieczołowitością tak, aby gracz poczuł emocje, nie był obojętny temu, co widzi na ekranie, co słyszy w słuchawkach. Czołem czołem, Kromka z Rosołem, a dzisiaj porozmawiamy sobie o ścieżce dźwiękowej do serii Battlefield. Napiszcie mi proszę w komentarzu ścieżka, do której części serii Battlefield jest waszą ulubioną i zapraszam do słuchania, bo dzisiaj będzie więcej słuchania niż gadania. Brzmi znajomo? Oczywiście. To pierwsze takty tak zwanego main theme, czyli głównego motywu muzycznego pierwszej gry z serii Battlefield, czyli Battlefield 1942. Muzyka do tej części została skomponowana przez Joela Eriksona, kompozytora, który od Battlefielda 1942 przez długie lata będzie zaangażowany w projektowanie ścieżki dźwiękowej do gier z serii Battlefield. W takim razie w przypadku Battlefielda miałeś określone, ścisłe wytyczne dotyczące tego, jak jego soundtrack powinien ostatecznie brzmieć? Tak, przede wszystkim byłem zmuszony używać sampli orkiestry. Było to dosyć zabawne doświadczenie, bo nigdy wcześniej nie pracowałem nad muzyką tego typu. Dzięki temu, że kawałki tej ścieżki dźwiękowej w oryginale powstały w formie orkiestrowej, ich aranżacja była raczej łatwym zadaniem dla muzyków Play. W procesie komponowania użyłem wielu syntetycznych sampli, które na koncercie zostały zwyczajnie zastąpione przez prawdziwe instrumenty. Czy mógłbyś opisać proces tworzenia muzyki dla Battlefielda 1942? Czy podchodzisz do komponowania w jakiś szczególny sposób, jeśli wiesz, że dany materiał zostanie później zaprezentowany na żywo przez orkiestrę? Muzyka do Battlefielda powstała oczywiście elektronicznie przy użyciu sampli i sekwenserów, by uzyskać brzmienie zbliżone do brzmienia orkiestry. To, co usłyszeliście na początku, jest czymś charakterystycznym dla serii. Zbiór unikalnych dźwięków, które delikatnie ewoluują lub są inaczej interpretowane w zależności od klimatu gry, czasu, w jakim ma miejsce, stylu danej części serii. Idealnie słychać to na następującym przykładzie. Klasyczna gra, klasyczny temat muzyczny, słychać jednak odświeżenie, lekkość w ścieżce spotęgowaną fletami wygrywającymi znany nam battlefieldowy motyw. Całość dopełnia rytmiczne wykorzystanie bębnów nadające całej ścieżce mocny, militarny vibe. Trąbka pojawiająca się na końcu sprawia, że budzi się w nas trochę większy niepokój. Warto jednak usłyszeć, że nie tylko główny motyw ulega drobnej ewolucji. Zmienia się również całość ścieżki dźwiękowej, bo ścieżka dźwiękowa to nie tylko motyw główny. To przede wszystkim muzyka towarzysząca nam w menu, która musi zbudować potrzebne napięcie przed wejściem gracza na serwer. W najnowszej odsłonie serii Battlefield, czyli w Battlefieldzie 5, w moim przekonaniu to właśnie kompozycje w menu tworzą większy klimat niż główny temat muzyczny. Wystarczy chociażby posłuchać słynnego już flute theme. Oficjalny soundtrack do Battlefielda 5 został skomponowany przez Johanna Soderwiksta, Patryka Andrena, Medrika Müllera oraz Joela Eriksona. Nie wszystkie tematy muzyczne w grach z serii Battlefield były jednak tak jasne, jak te, które słyszeliście wcześniej.
świecie, parę nutek nostalgii, parę dźwięków naszych młodych lat, niesamowite wprowadzenie do wyśmienitej gry, jaką był Battlefield 3. Muzyka bezpośrednio koresponduje z Battlefieldem 2, w końcu BF3 był naturalnym następcą, jednak uwspółcześniona ścieżka dźwiękowa sprawia, że zupełnie inaczej postrzegamy tytuł. Co ciekawe, bliźniaczo podobna ścieżka dźwiękowa została napisana dla Battlefielda 4, gdzie również na początku możemy usłyszeć te same dźwięki, jednak bardziej uwspółcześnione, nowocześniejsze, odświeżone. Początkowe wolne tempo jest tylko wstępem do klasycznego, mocnego, jednorazowego rozpierdolu, który sprawia, że poziom hypu na tytuł, walkę, współzawodnictwo i fragowanie jest wprost nieopisany. Na pewno zastanawiacie się, gdzie podziały się dwa tytuły z serii Bad Company. Słusznie. W przypadku pierwszej części, czyli Bad Company, jesteśmy w stanie usłyszeć jeszcze nawiązania do nieśmiertelnego motywu z Battlefielda 1942. W przypadku jednak drugiej części główny motyw muzyczny został zaprojektowany tak jakby z premedytacją, nie miał nawiązywać do poprzednich odsłoń serii Battlefield. Wystarczy posłuchać fragmentu. W mojej opinii mógł być to przemyślany zabieg. Wszyscy doskonale pamiętamy single player w Bad Company 2, w opinii wielu najlepsza opowieść dla pojedynczego gracza w historii całej serii Battlefield. Motyw przewodni w Bad Company 2 na moje ucho jest zdecydowanie bardziej filmowy, hollywoodzki, żywy, wpasowany w perypetie głównych bohaterów, po prostu barwniejszy. Zresztą doskonale pamiętamy, z jakimi ciekawymi postaciami mieliśmy w Bad Company 2 do czynienia. Każdy Battlefield jest na swój sposób wyjątkowy, ale też każdy ma ze sobą coś wspólnego. Muzyka, soundtrack jest jednym z wielu spoiw każdej części serii. Nawiązaniem trafiającym wprost w nasze serca, sprawiającym, że przejmujemy się losem żołnierzy poległych podczas I wojny światowej, tak jak to było w Battlefieldzie 1, lub też powracamy do wielkich bitew z tytanami na czele, jak w Battlefieldzie 2142. W dobie dzisiejszych gier wideo, w moim mniemaniu, muzyka jest tak istotna jak grafika. Parę nutek w połączeniu ze sprawnym scenarzystą potrafi wywołać w nas szereg emocji, a przy okazji jest zręcznym dopełnieniem całości produkcji, szczególnie tytułu wojennego. Wyobrażacie sobie filmy wojenne bez muzyki? Ja nie. Według mojego gustu najbardziej przypadła mi ścieżka dźwiękowa do Battlefielda 3 lub 4, głównie mając na myśli motyw przewodni. Jeśli chodzi natomiast o cały soundtrack, zdecydowanym faworytem jest Battlefield 5. Co by było natomiast, gdybyśmy z paru soundtracków zrobili jeden, wspólny dla wszystkich Battlefieldów?